Halo, halo, witam serdecznie w 25. już odcinku z serii Starfield. No i w dzisiejszym materiale kontynuujemy główną historię ze Strażników Wolnych Gwiazd. Jest to misja pierwszy do walki, pierwszy do trumny. No w sumie na przestrzeni ostatnich odcinków wykonywałem tą misję. Musiałem różnych bohaterów odnajdywać, na przykład Maję Cruz. No teraz musimy zbadać jakąś fabrykę mechów. Z tego, co jest zapowiadane, prawdopodobnie szykuje się całkiem duża walka. Jest to chyba główna baza przeciwników. Więc proszę bardzo, i chyba szykuje się całkiem ciężka misja. Pułapki? Tak na starcie, od razu przy lądowisku. To ciekawa sprawa. Bez przerwy mamy pułapki, dobra. Marshal Blake must be getting desperate sending a lone deputy out here. But I'll give credit where it's due. You're a hell of a pilot. You came here seeking justice. It's waiting for you inside. No dobra, czyli wszyscy już wiedzą, że tu jestem. Dobra, szykuje się ciężkie starcie. Musimy spotkać majora. Ktoś tu jest? Te już ze mną walczą. W sumie mam jakąś snajperkę, zobaczymy. Na 20 poziomie są przeciwnicy, dobra, to całkiem ciężka sprawa. Za pomocą może snajperki jakkolwiek postrzelam na rozpoczęcie. Na ludzi jest to całkiem efektywne, gorzej na roboty. Gra też bez przerwy, ale przeciwnicy nic mi obecnie nie robią. Zabawimy się w snajpera. On na razie wychodzi. Come on, szukamy kolejnych. Nie ma co jakoś raszować na podobnych przeciwników. Mają kilka poziomów nade mną, niestety. Załatwione. Ktoś jeszcze podchodził do mnie. Tędy. I chyba ostatni? Ciężko powiedzieć. Hala jest całkiem sporych rozmiarów, tu go mamy. Obawiam się, że skanowanie jest niedostępne w tej produkcji. Na pewno nie z takiej snajperki. Nie czuć jakiegoś wielkiego kopa, jak w CES-ie, nie wiem, z AWP powiedzmy. Tam to jest taki efekt dźwiękowy charakterystyczny, a tutaj jakbym strzelał z, nie wiem, zabawkowego pistoleciku. A może są jakieś lepsze snajperki? Trochę później. Dobra, pozbierajmy materiały. Cyfrych. Kolejne magazynki, to się przyda. Dobra, zanim dalej przejdę, no muszę pozbierać. Przy okazji jakaś ogromna grawitacja, zobaczmy pod F. Nie, nie jest taka wielka. 0,95. Tak mi się wydawało. To z kolei naboje całkiem sporo, a może warto było zobaczyć. Więcej amunicji, okej. Tego do wyrzutu nie mam. Ammo, tak raczej jest spoko. Jeszcze dałoby radę cokolwiek zobaczyć, inne przejścia zamknięte. Dobra, w takim razie zobaczymy główną historię. O, jeszcze apteczka. I wkraczamy do środka. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're tool in the hands of the unworthy. Just like I was one. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave.
Coś mi się wydaje, że jednak idę na zbyt ciężkie misje obecnie. Czy wrogowie mają jakiś poziom 20 któryś, a 16? Więc walki są na trochę wyższym niż powinienem być, nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji jeszcze mam dodatkowy punkt umiejętności, w co by jeszcze podejść. Zastrzel wrogów z broni balistycznej jeszcze nie mogę. Co by sobie dodać? Strzelby więcej zadają, na razie nie mogę niczego wykonać pojedynki. No rzadko korzystam z takiej broni. Z pistoletu musiałbym więcej zastrzelić, naukowe z kolei, medycyna. Apteczki, pakiety urazowe i zestawy ratują. Ratunkowe przewracają dodatkowo 20% zdrowia. Dobra, to się przyda. Jest fajna sprawa. A tymczasem idziemy na dalsze regiony. Chyba tędy. Na mapie jest... A, tędy zaznaczone. Hello. Kto to powiedział? Ja się chciałem tylko przywitać. Jeszcze żyję. Przy okazji leczenie. Come on, pani. No i przebita. A trzeba jednak uważać, teraz wrogowie zadają całkiem dużo obrażeń. Nie można aż tak super rushować, w szczególności na wyższe poziomy. Też nie mam aż tak super wiele amunicji. Więc bardziej powoli to rozegram, kto do mnie strzela. Z której strony? Kogoś tam mamy, snajperka będzie niezła. Wiarus, tak zwany. W ogóle go nie widzę, szczerze mówiąc. Kto tam strzecha? We dwójkę się kryją. Może tędy. Gratę. Nic tam wcale nie widać. Mała przyjemna sprawa. No i koniec amunicji. Może pistolet? No ciężka sprawa, bo do snajperki by się jeszcze przydało. Bez przerwy jeszcze graty. No muszę jakkolwiek dystans skrócić. Może tędy? Nie, to powrót na wcześniejsze regiony. Może oni mnie zraszują jakkolwiek. Jak się zaprezentuje inteligencja. A rzeczywiście? Słyszałem jakieś krzyki. Ta, rzeczywiście. Dobra. Ja nie mogę już do mnie strzelać w 50. Tu jest jeden. Słabo i widać naprawdę. Ciężka sprawa. Może i zajdę. Z innej strony zobaczmy. Naprawdę ciężka sprawa. Te obrażenia wychodzą bardzo powoli. Już mam wroga. Dobra, powoli będą mnie raszowali z tego co rozumiem. Wow, wow, jeszcze eksplozje. Ktoś tu jeszcze leżał, dobra.
przydałby się lepszy właśnie celownik. To z pewnością... Tak, tylko mamy bez przerwy snajperów na dalekie odległości. To już jest ciężka sprawa. Da się wstrzymać oddech? O, chyba dostał headshota. Ładnie. Okej, nareszcie. Jeszcze mamy ich przynajmniej kilku. A tak się jeszcze zrywają z otoczeniem. Totalnie ich nie widać w cieniu. Skracają jeszcze. Może do snajperki jakieś otrzymałem strzały? Niestety nie. Dalej muszę z pistoletu korzystać. Nie, muszę skrócić, nie ma opcji innej. O tędy. Dobra, ryzykownie do góry chodźmy. Muszę skracać dystansy, nie ma innej opcji nawet. Jak mi widzą ładnie. Come on, dobra. Okazji jeszcze statystyki pistoletu sobie ulepszę, fajna sprawa. Bez przerwy tak atakując. Może z shotguna jeszcze. Kogoś tu jeszcze mieliśmy. Zaraz wybuchnie. Przy okazji jakieś dodatkowe bronie, warto by było zobaczyć. Ta chyba już eksplodowała. Jeszcze się strzelają o wiele niżej. O, jest amunicja do snajperki nareszcie. No, teraz mamy sporą przewagę, to z pewnością. High ground przewagi jest najważniejszy. O, tak to sobie mogę postrzelać, ej co jest. Dwa, co żyje? Jeden. Come on. A, ta broń jest niecelna, kurde. Dobra, chyba sprawa jest jakkolwiek załatwiona. Większość jest porobiona już z przeciwników. Ktoś jeszcze? Gdzie on się znajduje? Widzę u niego buta jakiegoś dosłownie. Dobra, niech będzie. Eksplodował. Dobra, w takim razie pora pozbierać materiały. No, w dzisiejszym materiale naprawdę mamy. Bez przerwy, tylko pojedynek ogromny. Tak w ramach urozmaicenia, to zależy od misji. Czasami zupełnie inaczej to wygląda, jakieś
bez ustające rozmowy, więc bywa różnie. Jeszcze nie wszyscy, wieżyczka. Dobra, nareszcie. Ta, na radarze już też nie ma żadnych wrogów. Wspaniale. A więc pora pozbierać dosłownie wszystko. Mina zamrażająca, nie jestem pewien. A w sumie spróbujemy. Jeszcze trochę mam amunicji nawet do wyrzutni. Dobra. Tędy z kolei ława przemysłowa, do obrady jakieś ulepszenia wykonać, ale bardzo wątpię, że coś znalazłem wartościowego. Co rzeczywiście. Tu jeszcze lawa, dosłownie na każdym kroku zbiornik lawy można obrażenie otrzymywać. Dobra, gdzie oni wszyscy polegli? Jakoś tędy, proszę bardzo. Pakiet do picia, wódkę miał ze sobą. Ostatni napój przed śmiercią. Dobra, i tym oto sposobem jestem w sumie w Assembly. Misja główna się znajdowała. Nie było przypadkiem jeszcze większej ilości ciał? Wydawało mi się, że kogoś jeszcze zniszczyłem. Może tego, przewód zero, nie, to bez znaczenia. Zobaczyłbym jeszcze inwentory, chwila, moment, albo po pierwsze może bym się zapisał. Ostatnio miałem jakieś krasze gry w dziwnych naprawdę miejscach, więc wolę nie ryzykować po raz kolejny. Dobra, i co ja w sumie zyskałem? A przy okazji jeszcze ten snajper jest, nowy rewolwer. Zapomniałem o nim. Dobra, to było w sumie na tyle. Jeszcze z tego pistoletu bym sobie a nie, nie mam w ogóle amunicji. No niestety, już myślałem. Dobra, to standardowo z jakichś karabinów, shotgunów i ruszamy dalej. Fabryka mechów, montaż. Kolejna arena. The 1st Cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Nera, the 1st Cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards or for the people who put them in power. I've also got no sympathy for those who do their bidding. Someone there. And this means you. Ktoś jeszcze prowadził jakiś monolog, ale niestety zostało przerwane. Szkoda. Chyba za daleko od radia poszedłem, nie jestem pewien, co jest. Teraz z bliskich odległości może nawet na jednego strzała w sumie zamordować shotgunem. A to jest o wiele bardziej ryzykowne podejście. Że można szybko zginąć równocześnie. Snajperka będzie całkiem niezła, zobaczmy. Dodatkowa amunicja, może jeszcze bokiem przejdźmy. Co w ogóle słyszę? Jakieś larwy. Co to jest? Ksenolarwa. A ten z kolei jak potrafi już tak strzelać? Dobrze przewiduje czy jak? A może strzela do larw właśnie? Ciekawa sprawa. Kurde, dostała z shotguna w twarz i jeszcze żyje. To dopiero mocna głowa. Wszędzie jeszcze jakieś larwy. Ciekawe, co to ma oznaczać dopiero. O, jaki kąt. Nie może we mnie strzelić.
Gdzie ta wieżyczka jeszcze? Możecie, dobre, nareszcie. What the hell, z czego on w ogóle strzela? Zaraz sobie muszę wymienić karabin. Mi jakieś całe życie dopiero zadał przed chwilą. Na grobek tak zwany? Biorę, kurde, porąbane. Jaka straszna broń. Dobra, zobaczmy. Nie widzę w sumie. Chwila, moment. Na grobek. Z tego tak mordował, naprawdę? Dziwna sprawa. Broń zwyczajnego kalibru, ale całe w ogóle full auto we mnie wstrzelił i to jednak trochę bolało. Zamknięte, zamek jest zbyt skomplikowany, kurde, szkoda. Tyle amunicji. Nie mogę tego zniszczyć, szkła. Przy okazji jeszcze dodatkowe informacje. Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszam, że powitamy niebawem bardzo ważnego gościa. Major Paxton Hull z pierwszej kawalerii przeprowadzi inspekcję placówki, a my wyłożymy przed nim czerwony dywan. Wiecie doskonale o bohaterskich wyczynach pierwszej kawalerii, nie muszę wam więc przypominać, jak wielkim zaszczytem i przywilejem jest osobista wizyta dowódcy tej jednostki. Więcej szczegółów wkrótce, ale mam nadzieję, że będziecie dumni z tego, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana przez naprawdę ważne osoby. Ten major już wcześniej do mnie mówił przez radio, chyba to właśnie on był, jeżeli dobrze pamiętam. Może się z nim jeszcze dzisiaj spotkamy. Są kolejni. Tak, jeszcze potrafi skakać. O, mamy ją? Przez dziurkę od klucza. A, jak ja strzelam. Jak ona szybka jest w ogóle. Chwila, moment. No i kończy się powoli amunicja. Może z jakiejś innej strony spróbujmy. Może ten będą jakieś bliższe kąty i rzeczywiście. A ciężka sprawa i tak. Też jakieś eksplozje ogromne. Dobra, dostrzelić. Dobra. Jakie granaty, chwila, moment. Warto by było Hanna wprost przebiec, dobra. Jakoś do góry najlepiej. Teraz mamy lepszy kąt o wiele. Dobra, amunicja. Każdego rodzaju. No i z takiej perspektywy możemy strzelać. Mamy fajną przewagę z wyrzutni. Powinno być efektywne. Do snajperki jeden strzał, niestety, kurde. Aż ciężko ich zauważyć. Tam jest jeden? Chwila, moment, czy ja dobrze widzę? To rzeczywiście.
raczej z dobrej strony jesteśmy. Może do obrady jeszcze w sumie wyżej wejść, jakkolwiek spróbujmy. Mamy high ground przewagi, ale oni z kolei jakieś bronie z, nie wiem, znakomite snajperki. Jak to rozwiązać? Pod nami są niektórzy dosłownie. Ciężko z pistoletów celować. Jeszcze dwójka przynajmniej. Dobra, dostaję powoli headshoty jakieś. Ta broń się tak waha. Come on. No widzę jego hełm dosłownie. Tu jest jeden za. Dobra, da jakiś grad rzucić? Chyba nie mam wyekwipowanego. Dobra, trzeba zmienić perspektywę. No więcej amunicji zawsze się przyda. No i powoli skracamy. Ci jeszcze przez ścianę do mnie strzają dosłownie czasami. To jest dopiero. Jakie graty celne, fia moment. Ledwo co żyje koleś, fia moment, zaraz, zaraz. Powoli robimy postępy. Drugi. Kurde. Nie może właśnie pozostawać w jednym miejscu przez dłuższy czas. Tam z kolei jakiś snajper. Ledwo co żyje, fia moment. Z pleców? Gdzie on jest? Kogoś mieliśmy przed chwilą na plecach. Jak się chowa? Wow, wow, co mu się stało? Skaczę w to i z powrotem, jak szalniec. Potrzebuję innego rodzaju amunicji. Może ci nadal będą coś mieli. No tak to mam jakieś, nie wiem, shotguny i w sumie tyle. Gdzie są trupy? Dobra, pytanie, co zebrałem? No, do wyrzutni. Może być. Wow, wow, koleś. Co jest z nim? Dobra, nie żyje. Tak mi się wydawało, że było ich jeszcze więcej. Dobra, robimy postępy, ale to jest ewidentnie najbardziej dynamiczny odcinek ze wszystkich. Kurde, ile wrogów. Porąbane. No to już nie mogę wstrzymać oddechu. Co mi zostało? Kurde, tylko shotgun. Mała przyjemna sprawa.
Dobra, tylko oni mają jakieś bronie dystansowe, mała przyjemna sprawa. Dobra, do czego zdobyłem amunicję? Kurde, żadna broń nie pasuje. Mamy chyba dwójkę wrogów, dobra, skraca. Jeden przynajmniej, tędy. O, tu jest wieżyczka, okej. Dobra, bo ja nie mam leczenia, chwila, moment. Tylko pytanie, czy gra się save'uje w takim momencie, właśnie nie jestem pewien. Na wszelki wypadek trochę się cofnę. Skrzynia na broni. Spawacz jakiś. Dobra. Nie, bo ja muszę inwentory zobaczyć. Chwila, moment. To jest leczenie, jedno wykorzystamy. Ale nie widzę jakoś kolejnych. Chwila, moment. Już tej walki jest tak dużo dosłownie, że nie wiem. Części do statku się nie przydadzą. Ja nie mogę. To było chyba moje ostatnie leczenie. Może będzie coś. Jakieś miny, graty. Że też nie ma żadnych leczeń. Jest do karabinu amunicja. Ledwo co żyje. Koleś, come on. Dobra. Jeszcze ktoś do mnie strzela, nie wiem z której strony. What the hell, skąd te eksplozje? Dobra, bo to jest ostatni wróg chyba. Witam. Wow, co się dzieje? Jeszcze eksploduje, dobra. To było zaplanowane. Hmmmm, co by jeszcze wziąć ze sobą prawodawca, nawet nie wiem, co to jest. Muszę leczenie odnaleźć. Może będzie jakoś w okolicy. Nie, bo poziom trudności jest naprawdę całkiem spory, ale w sumie nie przez to, że ciężko z nimi wygrać, ale powoli mnie jednak obijają i wszystkie leczenia musiałem dosłownie wykorzystać do tej pory. Więc bardzo przydałoby się kolejne. Dobra, mamy jakieś pakiety. Graty, miny. To z kolei Orion. Nie ma jakichś najlepszych statystyk. Dobra, muszę w każdym razie wszystko przeczesać. Kolejne granaty na każdym kroku. W sumie nawet nie wiem, jak się z gratów korzysta. Teraz może jeszcze zobaczymy, to jest moje koło ratunkowe. No jeszcze kilku załatwiłem akurat na górze na przykład. Warto było wszystko przeczesać. Kredyty. Sushi. Nie, to się nic nie przyda. Gdzieś jeszcze było kilka trupów. Na którędy? Już nie pamiętam, jak zabijałem. Graty odłamkowe. Więcej ammo. Dobra, z czego ja jeszcze mogę strzelać? Mamy karabin. Strzelba. Nic nie pasuje niestety. Kurde, do czego oni mają w ogóle amunicję?
Zaraz będę musiał zobaczyć w inwentory. Now there's a debt of honor, and the people who betray us, the people of the Free Star Collective. Dobra, to byli wszystko przestępcy, więc robię to w słusznej sprawie, że morduję. Dobra, co ja w takim razie muszę jeszcze wykonać? Nie mam żadnego leczenia już dodatkowego. A nie, mamy jedno, pakiet urazowy. Pod zerem. Ale to tylko jeden, dosłownie, mało przyjemna sprawa. Twórcy mi nie gwarantują jakoś super wiele. Jeszcze raz. Może z jakiejś innej broni właśnie skorzystam, ale... Nie wiem, gdzie dokładnie. Pod ósemką. Może będę miał ammo do czegoś. Prawodawca, też nie kojarzę. Ta, wyrzutnię już mam wyekwipowaną. To z kolei jakaś broń... wstrząs? Zapalające, zadaje losowe obrażenia zapalające. Dobra, zobaczmy zamiast, nie wiem, zamiast siódemki powiedzmy. A dobra, da graty ekwipować w podobny sposób? Nie widzę gratów. Brak na wyposażeniu. Grat odłamkowy. Dobra, w takim razie pod... nie wiem... dziewiątką? Okej, niech będzie. No, mam przynajmniej sporo amunicji do jakiegoś karabinku. To zwyczajny karabin, okej. Dobra, na wszelki wypadek szybki zapis. Warto czasami to zrobić w tej produkcji. No i otwieramy fabrykę mechów, centrum dowodzenia. Może spotkamy już głównego przeciwnika, który bez przerwy do nas mówi monolog. A na samym początku lutujemy. Strzelba. No, twórcy są dosyć hojni. Dostajemy sporo amunicji. Zakłucza czy Nova Blast? Dobra, rozwalamy wszystko. Co jest? Nie mogę zebrać. To jest jakaś super fajna snajperka. Jak to rozwalić? A, trudny poziom trudności, niestety. A, to głupia sprawa. Jeszcze coś mamy na piętro wyżej, nie widzę, szczerze mówiąc, niestety. Kurde, ale snajperka jakaś super mocna. I twórcy nie dają mi możliwości. Jeszcze bym ten zakurczacz wziął. Ale muszę coś niestety wywalić. Mam zbyt wiele broni. Powiedzmy, że to upuść. Do zbierania materiałów może by się jeszcze przydało, nie jestem pewien. Ta, to wwalamy. Zakłócacz jest całkiem ciekawy. Pierwszy raz widzę podobną broń, więc powiedzmy, że wyekwipuję. Ale zamiast czego? Zamiast jedynki, nie wiem. Z miecza nie planuję w sumie walczyć. Okej. Broń elektryczna? To widzę po raz pierwszy. Pokonaj najemników pierwszej, pokonaj Paxtona. Ta, czyli szykuje się jeszcze chyba jakieś ostatnie starcie. Dobra, więc w tym miejscu w sumie zakończę dzisiejszy odcinek. Ta walka szykuje się naprawdę na bardzo długą, więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.